o co chodzi z rysowaniem kutasów i na czym polega akcja pod tytułem rysuję chuje albo chuje rysuję. Otóż tło tej akcji jest takie, że już od najmłodszych lat, już pacholęciem będąc w szkole, miałem taką pasję wraz z wieloma równie bystrymi rówieśnikami. Mieliśmy taką pasję, żeby ilustrować chujami, kutasami, czy jakkolwiek tam ktoś lubi to nazwać, podręczniki szkolne. Głównie wygrywały tutaj te podręczniki do przedmiotów humanistycznych, do polskiego, historii, dlatego że tam były ilustracje, zdjęcia różnych tych historycznych postaci, takich nabzdyczonych, nadętych i takich... No i tam dorysowywaliśmy odrzutowe kutasy albo kutasy, różne kutasy. Mniejsza o historię, ważna teraźniejszość, tak? Teraz, kiedy sam napisałem książkę, postanowiłem, że ona też bez kutasów obejść się nie może, ponieważ jednak nie wszyscy z Państwa jakby podzielają tą pasję i dla wielu ludzi to ilustrowanie, takie samodzielne ilustrowanie wydaje się niszczeniem książki, no to akcja pod tytułem Chuje rysuje jest dostępna tylko i wyłącznie dla niektórych użytkowników. W sensie, jeżeli chcesz, żebym tam swojego autorskiego kutasa gdzieś tam namalował, to bardzo proszę, musisz dać znać w formularzu zamówienia i taki książka, egzemplarz z kutasem do ciebie przyjedzie. Teraz, gdybyście Państwo chcieli wiedzieć, jak wygląda taki kutas, na przykład w książce i jak się go rysuje, to za chwilę w dalszej części tego filmu właśnie o tym opowiem. Kutasy, które tutaj rysuję, mogą być różnego autoramentu, że tak powiem, tak? Czasami to jest na przykład wielki kutas. O, taki elegancki. Chuj, tam się może znaleźć. Tak, a czasami gdzie indziej, na przykład... Czasami zdarza się również tutaj, bo są tutaj takie puste strony, nie? Takie małe chujki są na przykład, nie? O, takie. Taki fiutek, o, taki. O. Załóżmy, nie? Czasami też przyozdabiam sobie na przykład, o. Na przykład tutaj, nie wiem, czy to będzie. O, widać. Dobrze, tu na przykład bałwan z chujem może być taki. Nigdy nie wiesz, co ci się trafi. Chuje są rysowane zawsze w porywie serca. I zawsze to jest taki flow. To jest taki flow. Nigdy nie wiadomo, jaki chuj może ci się przytrafić. Nigdy nie wiadomo, jaki chuj.